Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o wielkim strachu PiS i bezpieki przed marszem 4 czerwca. Tomku, bo ty masz już pierwsze meldunki z frontu. Co tam panowie z bezpieki robią? Jak planują, jak przygotowują się do marszu 4 czerwca. Jak planują tutaj ograniczać liczbę maszerujących? Jak przygotowują się do prowokacji? Na co należy uważać? Niewątpliwie będzie mobilizacja policji drogowej, także wiadomo, że tutaj jest już nawet pewnego rodzaju rozsyłana informacja, że to się może kojarzyć z tym, że jeżeli no, ktoś ma jakieś problemy techniczne z samochodem, czy nie ma, że tak powiem, pewnej sytuacji, jeżeli chodzi o swoje uprawnienia do kierowania, no to lepiej, żeby nie jeździł, bo na to będą bardzo, bardzo uczuleni policjanci, żeby rzeczywiście tutaj mocno, mocno przeszkadzać. Oczywiście Wąsik otrzymał zadanie, bo Kamiński to częściej, jak zwykle, wiecie Państwo, że zachowuje poziom niż pion. Wąsik otrzymał zadanie, żeby wspomóc później propagandę. To znaczy, z pewnością będzie próba sprawdzania, z kim rozmawiają liderzy, jakieś podsyłanie im ludzi prowokacyjne, żeby można było wokół tego później zbudować jakąś narrację, która opozycję ośmieszy. Zdają sobie sprawę, że będzie bardzo duża ilość ludzi i będą chcieli do tych ludzi robić szyldy, że część ludzi to przyszła tam protestować przeciwko marszowi. Na to będziemy musieli wszyscy zwrócić, Szanowni Państwo, uwagę, bo to jest patent, który zrobił z Gazetą Polską. Ty go wyświetliłeś, Janku. Tomasz Sakiewicz, że po prostu stawał z przodu z transparentem i wiesz, no, były spotkania Rydzyka, a on stawał z transparentem i Gazeta Polska. Rydzyk zapewnił logistykę. Ja, drodzy Państwo, no Gazeta Polska sprzedaje oficjalnie kilkanaście tysięcy egzemplarzy. Ta jeszcze tygodni, znaczy ten jeszcze jest dziennik Gazeta Polska, codziennie to pewnie w ogóle kilka tysięcy. To są naprawdę niskonakładowe periodyki. No to teraz tak, jak ludzie, którzy nie są w stanie sprzedać gazety, mogą ściągać kilkadziesiąt tysięcy osób na demonstrację? To było wykonalne, bo ojciec Tadeusz Rydzyk, już ja po prostu przepraszam, ale widzicie Państwo, to jest świetna, to Tomek się teraz uśmiecha, bo to jest świetna zagrywka Tadeusza Ja Rydzyka. też mówiłem ojciec, ja Tak, też bo się parę razy walnąłem. ale to jest właśnie genialność zestawienia. Już na samo zestawienie tutaj ojciec Tadeusz Rydzyk powoduje, że my go traktujemy trochę sympatyczniej, no bo kto będzie tutaj wygrażał ojcu, kto będzie krytykował ojca. Więc to też jest, Tak samo słowo. tak, jest bitka po prostu genialna. Były kiedyś takie rzeczy, które przechodziły do historii służb specjalnych. Myślę, że ksywa ojciec Tadeusz Rydzyk będzie na wykładach pokazywana jako przykład pozytywnego etykietowania. Ja kiedyś pamiętam przykład negatywnego etykietowania, to jest prawicowy stalinowiec. I to jest z kolei w drugą stronę, czyli łączenie się i o tego. W każdym razie uważajmy. W każdym razie Tadeusz Rydzyk miał zdolność, ponieważ z Rydzykiem naprawdę kobiety, które miały niewielkie renty emerytury, dzieliły się z nim tym wdowim, zwykle często groszem, bo im kobiety były bardziej samotne, tym częściej poświęcały się słuchaniu Radio Maria i właśnie oddawały mu ten przysłowiowy wdowi grosz. I to te wyjazdy, i on po prostu tam dostarczał, naprawdę marsze były liczne. Tylko że pan Tomasz Sakiewicz nie miał, Tomek Sakiewicz, bo jesteśmy akurat z dawnych czasów na ty. Nie miał z tym nic wspólnego, ale ten moment, w którym się stawiała po prostu na czele pochodu transparent
kluby Gazety Polskiej. No ja słyszałem to od człowieka, który pijał od czasu do czasu, uwaga, wódkę z Tadeuszem Rydzykiem. Zawsze sobie chwalił, mówił, że Tadek jest równy kompan. I to jest, drodzy Państwo, rzadkie, żeby umieć pić, bo to jest z wielu takich, co to piją, a nie To umieją. fachowiec, Janku, to fachowiec. Dobrze wiesz, że tak już w służbach trzeba umieć pić. To już jest nauka, to jest nawyk, to trzeba umieć. Trzeba umieć pić i być trzeźwym. Tak, to też jest prawda. Szanowni Państwo, i w każdym razie Tadeusz Rydzyk, fachowiec od gromadzeń ludzi. PiS już ma z tym kłopoty. Ja myślę, że gdyby Tadeusz Rydzyk organizował marsze w obronie Jana Pawła II, frekwencja byłaby jakoś znacznie wyższa. Ja też jest ciekawe, że ja go nie dostrzegłem, żeby on się angażował tam. Inna rozmowa. Tadeusz Rydzyk jest człowiekiem, który nie zwykł kłaść się do grobu z bohaterami swoich opowieści. W związku z tym ja widzę taką u niego, to też jest, jak się pytacie Państwo, skąd nasze przekonanie o tym, że ten reżim upada. Więc jednym z takich przekonań jest to, że oni pracują, robią, przygotowują sobie emerytury, spadochrony i tym podobne rzeczy, ale także to, że Tadeusz Rydzyk poważnie rozważa poparcie na przykład Zbigniewa Ziobry po to, żeby. Bo Rydzyk potrzebuje jakiejś politycznej ochrony, jakiegoś politycznego kontraktu. Dziś tak naprawdę nie wiadomo. O, jest bardzo ciekawa historia, drodzy Państwo, w zasadzie zasługująca na osobne nagranie. Otóż Zbigniew Ziobro sugeruje, że musi być komitet połączony do spraw zgłaszania list. To znaczy, że komitet do spraw zgłaszania list będzie miał, w którym będą jego ludzie, będzie miał, że będzie wspólna teczka, którą będą nosili we dwóch. Żeby nie było możliwości zgłoszenia list bez. Wieraj, no proweraj, no naprawdę, naprawdę. Natomiast tak, i on tutaj po prostu to jest właśnie tak, żeby nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku w sytuacji takiej, że ktoś mi właśnie też wczoraj referował tą historię, że to jest tak jak Paweł Kukiz. Wszystkim obiecał jakieś tam listy, jedynki, to był 2015, w 15 roku, w 2019 już nie miał co obiecywać, bo był sam gościem u Kosiniaka-Kamysza, ale w 2015 roku naobiecywał te same miejsca wielu osobom, po czym jak przyszedł, to mówił, że nic od niego nie zależy, bo po prostu ktoś inny zadecydował. To jest bardzo ciekawe tego. No więc podobno Jarosław Kaczyński trenował przed lustrem, to żart oczywiście, drodzy Państwo, taką minę pod hasłem, ale Zbyszku, to nic nie, to nie ode mnie zależy. Ja bym ci nie. Ja tu nie mam nic do powiedzenia, tak. Zbyszku, ty wiesz, żebym ci nieba przychylił, tylko że ja po prostu. Co ja mogę? No po prostu obejrzyj materiał Upińskiego i Schweigerta. Ja już niewiele mogę. To już jest poza moją kontrolą. Ty jesteś i twoich trzech ludzi. Ty jesteś. A reszta ma miejsca, no będziemy mieli dobry wynik, to oni wtedy wezmą, coś wezmą. Nie, szanowni Państwo, tutaj jeszcze szczególną uwagę należy zwrócić na to, że niewątpliwie będą przygotowane prowokacje. Prowokacje, wiecie, jak przygotowuje Wąsik z Kamińskim, no to będzie można odróżnić z daleka, o co tutaj chodzi. No, telewizja, kurwizja potrzebuje tego, żeby pokazać, że elektorat, ten, który jest przeciwko PiS-owi, to są lumpy, to są ludzie, którzy rzeczywiście rozrabiają, podnoszą hasła, które rzeczywiście nie mogą być pokazywane w mediach publicznych. Tak, będą próbować to robić. Rzeczywiście. Spodziewam się, że na takie prowokacje jest przygotowana policja. Już tutaj za chwilę dowiemy się, że jacy ludzie przyjechali, czy jakich ludzi zatrzymano i udaremniono przyjazd.
kto jechał i nie wiem, i tak jak na ustawkę kibiców, to już ja spodziewam się, że już tam Wąsik nad tym pracuje. Także dowiemy się od razu, że policja sprawnie pracowała i zatrzymała tych, którzy jechali tam na ustawkę. Oczywiście policja będzie musiała to dezorganizować, ponieważ będzie chroniła społeczeństwo, żeby ta olbrzymia ilość zwolenników Kaczyńskiego nie została pobita przez tą grupkę, którą zorganizował Donald Tusk. Także to możemy być już przekonani o tym, że w ten sposób ta narracja będzie przebiegała. Po prostu będą chcieli zaliczyć tych ludzi, którzy przyjechali na marsz i którzy zostali zmobilizowani jako opozycja przeciwko i niezgoda dla rządów Kaczyńskiego, że część z tych ludzi to są ludzie, którzy protestują przeciwko marszowi. Także nad tym musimy. Oni będą starali się wywołać burdy, które dadzą im pretekst do ogłoszenia rozwiązania zgromadzenia. Tak. To jest na pewno. Z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, pokazanie, że na marszu się pojawi 500 000 ludzi, będzie gigantyczną porażką. Biorąc jeszcze pod uwagę, jak wiele jak bardzo nieliczne były ostatnie marsze samego Kaczyńskiego. Państwo zwracajcie uwagę na to, co mówiliśmy, że to jest władza tłustych kotów. To znaczy, tam już nie ma zaplecza. Ci, którzy walczyli, ci, którzy organizowali pewne rzeczy, oni są w dwojakiej sytuacji. Jedni są już po prostu syci. Po prostu taka praca u podstaw już ich hańbi. Po iluś latach chcieliby po prostu cieszyć się, jak oni to uważają, zasłużonym rentierstwem, pensyjkami doradców, a nie po prostu wycierać znowu 4 literami ulicę. To jest z jednej strony. Z drugiej strony są ludzie, którzy naprawdę wierzyli w PiS i naprawdę wierzyli w to, że ta partia robi coś dobrego. I zwykle tacy ludzie nie mieli ciśnienia na stanowiska, nie mieli ciśnienia na to, żeby ich wynagradzać. I oni są często w tej chwili pominięci. Oni się czują też pominięci. Częściowo nimi zaopiekował się Zbigniew Ziobro, a częściowo to są ludzie, których po prostu już w PiS nie ma. To są ludzie, którzy nie poprą Platformy Obywatelskiej z pewnych względów. To są ludzie czasami już bez przydziału zniechęceni do polityki. I tak naprawdę władza PiS jest dzisiaj władzą iluzoryczną, opartą trochę o próbę wywoływania przekonania, że jest nas dużo. Że jest nas... To są takie trochę tekturowe czołgi Jarosława Kaczyńskiego. One się topiera na tych sondażach. Dlaczego, drodzy Państwo, jak myślicie, Jarosław Kaczyński przesunął wybory samorządowe? Dlatego, że wybory samorządowe, gdyby odbyły się przed wyborami parlamentarnymi, byłyby wiarygodnym sondażem preferencji partyjnych. I takim wiarygodnym sondażem pokazującym, że jest dramat. Nasi tutaj znajomi, związani z Wąsikiem, w swoich pijackich epopejach w knajpach blisko Nowego Światu, oni stawiają tezy w tych swoich pojękiwaniach, że PiS ma góra 20%. Więc takie jest przekonanie u ludzi, którzy siedzą na zapleczu Wąsika, mają dostęp do narzędzi i danych służb specjalnych i oni się boją. Oni się po prostu zwyczajnie boją. Bo jesteś w stanie trochę sobie przywindować, trochę sfałszować, trochę sobie dokoptować propagandą, no ale z 20 paru procent, nawet zakładając, że to jest ten, to nie zrobisz tego dużo. To nie jest 30 parę procent. Drodzy Państwo, ja myślę, że te wyniki badań Political Changes, to jest taka nowa sondażownia, która przewidziała, jako jedyna, wyniki w Rudzie Śląskiej, przewidziała, że kandydat PiS-u nie wejdzie do drugiej tury. To ona sytuuje dziś poparcie PiS-u na poziomie około 27%. I to jest ten poziom, który jest realny.
Jarosław Kaczyński może oczywiście coś w tej sprawie próbować zrobić, ale to nie są wielkości, które są w stanie pomóc. No wiadomo, że oni zakładają, że będą kupować Konfederację albo całą hurtem, albo posłów na rady. Natomiast to problem polega na tym, że to też nie wystarczy. Po prostu wydaje się być to, że. Wydaje się być tak, że to oni są skazani po prostu na. Tomku, to jest moja opinia. Oczywiście, że oni są skazani tutaj na porażkę i to oczywiście oni się pod tym nie podpiszą, będą walczyć. Jarosław Kaczyński będzie myślał o stanie wojennym, staniku wojennym. Pytanie, czy mu Duda będzie chciał to podpisać? Jak to jest taki żart, przypuszczam, że wątpię, dlatego że tak to Duda może liczyć na jakieś ułożenie sobie relacji z nową władzą, na to nawet, że być może pozwolą mu dorządzić tą kadencję, która jest kadencją ukradzioną, dlatego że wybory w 2020 roku prezydenckie nie były ani uczciwe, ani nie były. Wolne, legalne. Przypomnijmy, że Gazeta Wyborcza opublikowała dowody na to, że zostały sfałszowane. Natomiast koronnym dowodem na to, że one były nieuczciwe, jest używanie Pegasusa przeciwko Romanowi Giertychowi, który był adwokatem czołowych polityków opozycji, przeciwko Sławomirowi Nowakowi, który był nieformalnie jednym z głównych organizujących kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, gdzie oni czerpali z Pegasusa Sławomira Nowaka informacje. Ja mam bardzo taką precyzyjną informację, że Jacek Kurski, Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński dostali informację z Pegasusa Sławomira Nowaka, że Rafała Trzaskowskiego nie będzie na w tych wyborach w Końskich, nie będzie na tej debacie w Końskich, co pozwoliło im bardzo mocno zaoszczędzić czas. No i też atakować po prostu narrację. W każdym razie, Tomku, no. Mają prace związane z dezintegracją środowisk rolniczych i zorganizowania ludzi z szyldami Solidarności, którzy mieliby wskazać, że są przeciwko jednym i drugim, to znaczy, że i Donaldowi Tuskowi, i PiS-owi, ale to. Najbardziej oczywiście wiecie Państwo, że będzie pokazane to, że mają dosyć Donalda Tuska i jego marszu, bo to będzie taka narracja, to nie będzie, to ma być robione tak według nich w miarę inteligentnie, to nie będzie pokazane w ten sposób, że ktoś protestuje tylko przeciwko obecnej opozycji i Donaldowi Tuskowi, znaczy, tylko to będzie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu i Donaldowi Tuskowi. De facto tutaj jest próba stworzenia takiej sytuacji, żeby część opozycji w ogóle nie poszła na ten marsz, bo to będzie traktowane, że Donald Tusk wtedy, kiedy już ten marsz się odbędzie, już sobie wystawi sam dokument, przybije sobie pieczątkę, że jest liderem opozycji. To wcale to tak nie znaczy. Donald Tusk nie ma takich, z tego co widzimy, nie ma takich absolutnie zamiarów. Po prostu PiS musi zobaczyć tą naszą wielką niezgodę, bo my się nie zgadzamy z tym, jak oni funkcjonują. To jest nieprawda, że oni działają dla większości Polaków i mają ten mandat społeczny. To chodzi o to. Natomiast będą usiłowali to przekazać w zupełnie inny sposób. Dlatego te prace trwają. Niewątpliwie mają też pomysły dotyczące przestraszenia Polaków. Że tutaj będą mogły być jakieś zamachy terrorystyczne. Tutaj nie będzie wskazywania winy również Donalda Tuska czy środowisk opozycyjnych, tylko po prostu jak zwykle Rosjanie. Także tutaj Rosjanie mogą zrobić jakiś zamach terrorystyczny. Może być jakieś bardzo poważne zagrożenie. Otrzymamy z pewnością jakieś tutaj SMS-y RCB, co tutaj może się wydarzyć i jak się mamy zachowywać, bo każda próba obniżenia frekwencji jest tutaj niezwykle
istotna. Oni mają swoje sondaże, tak jak ty mówiłeś, sądzą, że może być powyżej 500 000 ludzi, nawet do miliona. Tak uważają, że może być. To będzie marsz jeszcze większy od tego słynnego marszu Komitetu Obrony Demokracji, który rzeczywiście to jest spędzał sen z powiek Kaczyńskiemu. Kaczyński wie, że nie może w odpowiedzi na to wszystko zorganizować drugiego marszu, bo jak zrobił Marsz Papieski, zrozumiał, że to był kompletny blamaż. Dlatego może osłabiać wydźwięk tego marszu, co tutaj się dzieje, i musi pokazywać, że to są ludzie oszukani, a część ludzi przyszła protestować również przeciwko Tuskowi. Niewątpliwie będzie używał Bąkiewicza, będziecie Państwo mieli, będziemy mieli tego typu sytuacje, jakie były z panią Stawską, czyli te wszystkie aparatury nagłaśniające, to wszystko będzie. Mobilizacja PiS jest pełna na to. Mobilizacja PiS jest pełna, będą się musieli odróżniać i będą prowokować. Dlatego bardzo, bardzo apelujemy do Państwa, żebyście się nie dali sprowokować i żebyście nie wchodzili w jakieś interakcje z ludźmi, którzy chcą to wszystko zepsuć, zohydzić i spowodować takie wrażenie i w Polsce, i na świecie, że tutaj popierają ten marsz kryminaliści i zupełnie inny elektorat, i nie ta Polska, która popiera słowa Kaczyńskiego. Także szanowni Państwo, dużo, dużo rozwagi, dużo spokoju. Tak, ale mamy sytuację tego typu, że po pierwsze, czyli będzie tak, dezintegracja, którą już mamy tutaj w wykonaniu niestety części polityków opozycji. No już powiem tak, no najpierw były, delikatnie mówiąc, chłodne słowa panów Kosiniaka-Kamysza, mniej, bardziej chłodne Hołowni, który potem się wycofywał z tego. Teraz pojawia się, no, też bardzo taki nie na miejscu apel, taki znowu tonujący Bronisława Komorowskiego. Aż powiem tak, jak to niektórzy tutaj ludzie związani z opozycją piszą, że pan prezydent Bronisław Komorowski robi wszystko, aby niektórzy ludzie pożałowali tego, że kiedyś na niego głosowali. Pamiętajmy, że to niestety przez ekipę, która stała za Bronisławem Komorowskim, bo trudno mówić, że to on sam. Pan Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie w 2015 roku. Ja kiedyś parę razy już zwracałem uwagę, jak do tego doszło. Otóż po prostu uważano, że przewaga pana Komorowskiego jest tak przygniatająca, że oszczędzano na wydatkach na reklamy radiowe, telewizyjne, spoty i na plakatach, i na ulotkach. Każdy, kto się zajmuje kampanią wyborczą, wie, że są dwie takie rzeczy, że zrobienie takiej pustki we własnym komunikacie, zrobienie po prostu miejsca na komunikat, na percepcję reklamy w ten sposób Dudy było gigantycznym błędem, bo to w tym momencie kampania Dudy, nie spotykając się z kampanią Komorowskiego, po prostu była bardziej efektywna. Nie było starcia się komunikatów, nie było reklamówka Dudy kontra tego. Oni się zorientowali około 7-10 dni przed wyborami i zaczęli drastycznie szybko wykupywać tego. Natomiast tu problem polega na tym, że nie jesteś w stanie nadrobić straconego czasu w kampanii. W takim wypadku, kiedy masz już 3 tygodnie do finalnego głosowania. Reklamy muszą się ułożyć. No i niestety, powiem szczerze, no to otoczenie pana prezydenta Komorowskiego, no dzisiaj, albo on sam, no powiem tak, Polska jest dzisiaj w kluczowym momencie. To jest tak, jak to ktoś kiedyś mówi, że historia się dzieje na naszych oczach. No, jeżeli nie powstrzymamy PiS-u w tym roku,
to może się okazać, że byliśmy tym pokoleniem, które dostało wolną Polskę i w 30 lat ta wolna Polska została metodami prawie że bezkrwawymi sprezentowana i zmieniona w autokrację, dyktaturę Jarosława Kaczyńskiego. Bo tu, drodzy Państwo, nie mówimy o jakimś... Prorosyjską, po prostu prorosyjską. Tak, natomiast prorosyjskość Jarosława Kaczyńskiego jest dla niego tylko narzędziem w zdobywaniu władzy. Po prostu tu nie ma innej opcji. To znaczy dla Jarosława Kaczyńskiego nie jest sensem robienie dobrze Putinowi. On po prostu uważa, że chwilowo mają wspólne, zbieżne cele. On nie rozumie tego, że wyciągnięcie Polski spod parasola Unii Europejskiej w tej konkretnej sytuacji geopolitycznej po prostu oznacza wciągnięcie Polski w strefę rosyjską, w strefę wpływów. I to jest koncepcja taka, że my sobie poradzimy i sobie zrobimy tutaj nasz własny grajdołek, żeby on marzy o takim PGR-ze, jaki ma Aleksander Łukaszenka. Aleksander Łukaszenka ma swoją własną, prywatną dyktaturkę. Ona nie jest jakaś specjalnie duża. On nie ma aż takich, powiedzmy, oznak władzy, jaką miał Muammar Kaddafi. No ale powiedzmy sobie, wódki mu nie brakuje, kobiet mu nie brakuje. Ma cały blichtr związany z byciem dyktatorem. No więc jemu to wystarcza. On kiedyś miał takie marzenie, żeby zostać na następcą Jelcyna. Nawet mu się wydawało to przez moment realne, ale potem go tam uświadomiono, że ta droga to go prędzej może... Zabije. Tak, może go zaprowadzić pod mury Kremla, a nie na szczyt Kremla. Więc chłop się uspokoił. Kiedyś państwo będą takie jakieś specjalne wykłady, bo powiem... Sposób, w jaki on zwodzi i blokował udział Białorusi otwarty w agresji na Ukrainę, zasługuje naprawdę na duży podziw, że facet dokładnie rozumiał, że jak on przystąpi do otwartej wojny przeciwko Ukrainie, to otwiera w tym momencie kwestię własnego dokończenia żywota jako dyktator. On już też nawet, on się nawet nie wierzy w to, że jego syn przejmie tą dyktaturę po nim. On już jest taki bardzo pragmatyczny. No, ukradłem tyle pieniędzy, że to synek po prostu wyjedzie i będzie sobie żył za te miliardy dolców, które ukradłem. No trudno, nie będzie miał własnej dyktaturki, ale ja umrę jako dyktator. Tak samo jest marzenie Jarosława Kaczyńskiego. On ma w nosie z tym, co się dzieje z Polską. On chce po prostu umrzeć jako dyktator. On nie chce oglądać, jego strasznie wiemy, że zabolało wizja, którą mu sprzedaliśmy, że będzie sobie siedział w celi i oglądał na TVP Info demontaże pomników Lecha Kaczyńskiego. Więc tak, panie prezesie, tak będzie właśnie. Natomiast tutaj ostrzegamy, będą się pojawiali prowokatorzy, to znaczy będą wchodzili w grupy, będą nawet organizować wyjazdy, będą starali się dokonać na przykład jakichś rzeczy agresywnych, obrzydliwych, pod szyldem marszu. Takie rzeczy na pewno będą robione, są robione. Prowokatorzy są praktycznie na każdych tych marszach, które funkcjonują. Niestety to jest taka standardowa metoda działań. Mamy tutaj tylko taką szczęście w nieszczęściu, że po prostu Wąsik nie ma dobrych ludzi od tych prowokacji. I tutaj ten... Znaczy, Janku, celowo tutaj również zwrócono mi uwagę, jest wywoływana taka pewnego rodzaju niepokój i panika. Zobaczcie Państwo, jak pan premier Morawiecki skrupulatnie, ale przy okazji długo wyjaśnia sprawę tej rakiety spod Bydgoszczy. Sprawia wrażenie i nie ma absolutnie z tym żadnego problemu, że Polska jest źle chroniona, że może się coś wydarzyć. Do 4 czerwca, zobaczycie Państwo, nikt nie będzie tego wrażenia zacierał. To będzie pokazane do ludzi. Ludzie, nie idźcie, bo to cholera wie, co tam się jeszcze wydarzy. Bo oni są słabi, mogą być jakieś prowokacje rosyjskie. Zobaczcie, Amerykanie ostrzegali, bo rzeczywiście ludzie z FBI byli, były ćwiczenia. I jak tam będzie tyle bomb? Jak tam coś się wydarzy? Jak tam będą... Szanowni Państwo, aż tak źle nie jest. Także ja już bardziej pokładam wiarę niestety nie w naszych, ale w innych tutaj naszych sojusznikach, którzy monitorują sytuację i
naprawdę jest małe prawdopodobieństwo, żeby coś się wydarzyło. No, nawet jeżeli będzie próbował coś zorganizować Wąsik czy Kamiński, to się nie uda. Także. To nie są, szanowni państwo, to nie są takie czcze nasze tutaj spekulacje. Ja przypomnę, bo to jest ważne, że w 2022 roku taką prowokację zapowiedział na przykład Roman Giertych, że będzie zaatakowany samochód z Jarosławem Kaczyńskim. No i drodzy państwo, tak się stało. No i teraz jest pytanie, co się wówczas dzieje? No bo nagle, drodzy państwo, to jest tak, że Roman Giertych na Twitterze informuje, że dojdzie dzisiaj do ataku. Teraz tak, osoba, która dokonała tego ataku, jej profil jest znany w internecie. Szybko internauci ustalili, że ta osoba w 2014 roku była jednym z większych przeciwników rządu Donalda Tuska i wspierała narrację Prawa i Sprawiedliwości idącego po władzę. Byli tacy leniwi, że nawet im się nie chciało skasować tego Tak samo jak nie umieją, materiału. nie umieją robić. Poczekaj, Tomku, bo konkluzja jest taka, że no co się stało? No, ten atak nastąpił, ale media się no, wyciszyły, no bo teraz relacjonować tą sprawę, to trzeba zadać pytanie, jak to się stało, że Roman Giertych o tym wiedział. On oczywiście podziękował funkcjonariuszom, którzy mu udzielili tych informacji. I nagle nie ma śledztwa, nie ma aresztowania człowieka, który rzucał niebezpiecznym narzędziem, przedmiotem w samochód będący w ruchu. Pozostał po tym ślad. Prawdopodobnie ten wywiad był udzielony wcześniej. Wywiad dla tygodnika sieci, w której atak na siebie, rzucenie czymś w ruchomy samochód, w samochód będący w ruchu, Jarosław Kaczyński porównał do, uwaga, ataków esbeków na samochody z księdzem Jerzym Popiełuszkim. Zapiłuszki. Tak, więc wiecie. Tylko tu były jajka, a tam były cegły i kamienie. No tak, tak, Tomku, ale to znaczy. Taka drobna różnica. No to jest zabawność tego. No i tam zatrzymywali ubecy w mundurach milicji drogowej. Tutaj Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj chodzi o to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy no, organizują tego typu prowokacje. Ta prowokacja nie została w żaden sposób wyjaśniona, więc jeżeli my dziś mówimy, że tego typu prowokacji należy się spodziewać, to nie pomawiamy pana Wąsika i Kamińskiego, tylko wyciągamy wnioski po tym, co miało miejsce kilka miesięcy temu, no bo prawda jest taka, że ten człowiek, który dokonał tego ataku, który wrzucał nagrania z filmików do sieci z tego ataku, powinien być zostać zatrzymany. Dlaczego nie został? No prawdopodobnie dlatego, że no, boją się tego, co mógłby powiedzieć. A widelec jeszcze gdzieś coś nagrał, swoją spowiedź i zostawił i krzyczał do tych ludzi, z którymi rozmawiał, że jak mu się coś stanie, to nagranie ujrzy światło dzienne. Tak, tak, Wąsik. Nie tylko ty takie rzeczy słyszysz. I nagle zapadła cisza. Więc mamy do czynienia z groźbą prowokacji. Te prowokacje będą robione na konto, czyli będzie na przykład duży materiał w wiadomościach. Uczestnicy marszu zdemolowali tam w obronie demokracji to, to i to. Zaatakowali to, to i to. Na kościoły, tak. Pomniki Jana Pawła II. Pomniki Lecha Kaczyńskiego. No to takie rzeczy oni będą starali się robić. Może pewnie Jana Pawła II, bo Jarosław jest wrażliwy i będzie jednak mówił, że jednak Lecha to może nie. I bo się tam utożsamia z tym wizerunkiem na pomniku, chociaż powiem szczerze, ja myślę, że Lech Kaczyński to obok własnego pomnika produkowanego za rządów Jarosława Kaczyńskiego przeszedłby nawet nie wiedząc, kto na nim jest, bo w niektórych przypadkach, prawda. W dużej części przypadków to jest taki pomnik na takich na motywach. Ja zawsze mnie powiem państwu, zawsze wysokiego mężczyzny atletycznej budowy, wiesz, tutaj no, mi się zawsze patrzysz, wiesz, silna postawa. Mi się zawsze przypomina takie. To nie ten. Mi się wpisy przypominają, jak pod tymi tekstami o tym, że ile policji tam stoi. Drodzy państwo, ja pamiętam, bo ja mieszkałem
na ulicy Chłodnej jako dziecko. No to jest samo centrum Warszawy. Tam niedaleko był pomnik Marchlewskiego, a za pomnikiem Marchlewskiego pomnik słynny Dzierżyńskiego. No i ten nieszczęsny Marchlewski to non-stop lądował z czerwoną farbą. No i potem były te trzy pomniki, które pilnowano w Warszawie. Marchlewskiego pilnowano, Dzierżyńskiego pilnowano i Lenina pilnowano. Dziś się pilnuje Lecha Kaczyńskiego. Ja zawsze przypominałem, że i tak, aby twoich pomników nie musiała pilnować policja. Policja. To jest, drodzy Państwo, piękne. Duże spięcie, duży strach. Dlatego, że pojawienie się ogromnej liczby ludzi 4 czerwca może być takim czynnikiem, który odblokuje ludzi, pokaże, że jest iluzją twierdzenie tej władzy, że utrzyma się przy władzy, że nie ma takiego społecznego poparcia. Więcej, że nie ma takiej ilości obrońców, którzy chcieliby obronić, czyli te Jarosława Kaczyńskiego, mrzonki po tych korpusach obrony wyborów. Przecież zobaczcie Państwo, przestał już o tym mówić, bo zdaje sobie sprawę, że nagle on to napompuje ten balonik do niebywałych rozmiarów, a tutaj no, pójdą, przepraszam za wyrażenie, cztery babcie, dwóch dziadków i ze trzy osoby z Klubu Gazety Polskiej. No. I to będzie korpus. No. Także Kaczyński już tego nie pompuje. Zamiast korpusu ma policję, ma służby, które będą według niego pilnowały wyborów. Także już korpusu nie będzie. Szanowni Państwo, Pamiętajcie, że o tak, korpusu nie będzie. przemycił ustawę dotyczącą broni. Przeczytajcie, że no bo już w tej chwili jest ustawa dotycząca przyznawania pozwoleń na broń na zupełnie innych zasadach. Już nie mówię nawet o ludziach związanych ze służbami specjalnymi czy byłych policjantów, ale no, nawet żołnierzy WOT-u i jeszcze innych ludzi. Zupełnie inna argumentacja dotycząca przyznawania pozwolenia na broń. A ja powiem jeszcze prawa do tego, żeby mieć broń służbową w domu. Natomiast ja powiem Państwu, ja cały czas mówię, że Jarosław Kaczyński nie do końca łapie, jak to chodzi. W 1926 roku Józef Piłsudski zdobył władzę w wyniku zamachu stanu, ponieważ miał autentycznie za sobą kilkanaście tysięcy ludzi, z czego kilkuset ludzi było, traktowało go osobiście jako szefa stada, i to nie były takie pożar się Boże, służby jak Wąsik z Kamińskim, którzy Zabijacy, ostrzelani żołnierze frontowi. tak, Tak. oficerowie wywiadu, a po Tak. prostu ludzie, którzy unikali śmierci, ludzie, którzy odbierali życie, zupełnie inny kaliber ludzi. I Jarosław Kaczyński, no powiem szczerze, dyktatorze świadczą jego bojówki. No sam, drodzy Państwo, fakt, że casting na bojówkę dyktatora Kaczyńskiego wygrał Bąkiewicz. No, drodzy Państwo, no to jest, historia się powtarza jako farsa. Ja powiem Państwu tak, no koleś, który robi zbiórkę na to, żeby wystawić straż kościołów, żeby bronić te kościoły przed lewakami, po czym dostaje jakieś parę gruźb i biegnie na policję, żeby policja przyznała mu ochronę policyjną, bo ktoś mu pogroził. To jest facet, który chce być ochroniarzem i następnie, drodzy Państwo, ktoś mu tam pogroził, bo się nieładnie zachowywał publicznie, popychał kobiety, brał udział w jakimś tego typu. W Polsce ludzie są strasznie wrażliwi. To jest taka nasza jeszcze cecha. Szanowni Państwo, no, każdy z Was by dał w mordę Bąkiewiczowi, jeżeli by zobaczył, by był przy tym, kiedy on tą dziewczynę spycha ze schodów. Może to są właśnie takie I tu historie, nie że chodzi o Kościół, chodzi o nie, zachowanie. to Po właśnie prostu. generalnie to jest Tak. w Polsce, Polska jeszcze pod tym kątem jest przesiąknięta tym takim dosyć, nazwijmy takim starodawno prymitywnym formułą rycerskości, która tutaj. Janku, przypomnę sytuację z meksykańskimi marynarzami, którzy nie zorientowali się, że na polskiej plaży nie wolno zachować się do kobiet. No, kibice Arki Gdynia po prostu zjechali się w 20 minut i takich stłukli, że mało ich nie potopili w Bałtyku. No, za zachowanie wobec kobiet, które jest nieprzyjmowane w Polsce. Dlatego Bąkiewicz się dziwi, że tak to jest zrobione. Ja wszystko rozumiem, tylko że jak twardy człowiek,
jak twardy człowiek, który ma być zbrojnym ramieniem dyktatury. On chce być celebrytą telewizyjnym, Janku, on w tej chwili już nie chce być, on już nie chce być twardym człowiekiem, to już wiesz, Z tego, co ja marsz słyszałem, mu zabrali. ale ja słyszałem, że on chce po prostu, marzy o tym, aby po prostu ocalić zdobycze. To jest bardzo pragmatyczny człowiek, to jest człowiek sukcesu, raz splajtował, musiał wziąć rozwód z żoną, chociaż wszędzie indziej ta żona funkcjonuje jako ta jednego, to na potrzeby sądu i tego to miał rozdzielność majątkową, żeby móc ogłosić plajtę. I teraz po prostu on chce. Teraz jest człowiekiem sukcesu. Teraz jest człowiekiem sukcesu, już tak widzę. Sukcesu i powiem szczerze, to jest najgorsza inwestycja Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że to jest jeszcze koleś, który jeszcze pójdzie na tę demonstrację, żeby szybciej osądzić Kaczyńskiego, bo jak już dojdzie do wniosku, że już nie ma co nic do ugrania. Jak mu ktoś obieca coś w rodzaju bezkarności, to w 5 minut. Znaczy, on głównie to się tam wiele nie. Paradoksalnie to największe problemy to będą mieli ci, co mu dawali te pieniądze, a nie. Skąd ten człowiek by dostał kilka milionów złotych? W ogóle skąd ci ludzie by dostawaliby takie jest, pieniądze, nie jest więcej gdyby niż. Nie Kaczyński nie dawał? Tak. To jest proste. Powiem Państwu, że to rozdawanie tych pieniędzy publicznych na takie organizacje jak Bąkiewicza, to Kaczyńskiemu wyjdzie bokiem. Państwo umiecie pracować, zarabiać, ciężko się dorabiacie. My z Jankiem też potrafimy zarabiać pieniądze, to jest naturalne. A oni nagle dostali coś, co było niebywałe. Nikt więcej takich sytuacji już im nie załatwi, żeby oni dostali takie pieniądze. Nie. No, Szanowni Państwo, historia bez cenzury, 5 największych kłamstw o historii Polski. Tajna armia Putina to z kolei taki przyczynek, też mój tekst, przyczynek do napisania o roli najemników w budowie imperium. Najpierw moskiewskiego, a od XVIII wieku rosyjskiego, bo słowo rosyjski to jest nazwa, którą Piotr I ukradł z Ukrainy, bo mu się podobała i ogłosił, że państwo moskiewskie będzie teraz carstwem imperium rosyjskim. Oprócz tego, drodzy Państwo, wiele ciekawych tekstów. Polecam materiał o narkosowietach, jak Kreml produkował i eksportował narkotyki. Tekst o tym, że zdumiewających dziejach matrioszki, o tym, że słynnej zabawki nie wymyślili wcale Rosjanie. Też materiał, drodzy Państwo, o niebezpiecznych związkach właścicieli BMW z Hitlerem. Rodzina kontrolująca słynny niemiecki koncern motoryzacyjny zbiła fortunę na rządach nazistów. Historia bez cenzury polecam. Oczywiście polecam nasz materiał, naszą książeczkę Kamiński. Ona jest dostępna w wielu miejscach. My polecamy na stronie capitalbook.com.pl. Tam proszę. Tam też można nabyć nasze magazyny historyczne, Historia bez cenzury, Historia na weekend, Historia ekspert. Oczywiście magazyny można też nabyć w Empikach, kioskach, dobrych kioskach. No, jeszcze do Wąsika. No widzisz, co się stało. Rzeczywiście masz taki wysyp w tej chwili ludzi, którzy nie mogą pójść na wariograf, bo brali lekarstwa, bo chorują. A poza tym zauważono, że no jest zupełnie inny zestaw pytań. Masz jakiś taki ukierunkowany zestaw pytań, sądzisz, że to ci w czymś pomoże. A ludzie ci chorują. Naprawdę, no skoro taka część społeczeństwa ma problemy natury psychiatrycznej, czy potrzebuje wizyty u psychologa, no to taki wynik wariografu rzeczywiście, no nie można zdawać na wariograf, no to powyrzuca się teraz z tych służb, co im porobisz? A oni się źle czują, biorą środki przeciwbólowe, bo coś ich boli, albo jakieś inne. No i co? No powywala się? No przecież taki wynik, no z góry skazany jest na niepowodzenie, a oni już długo nie muszą chorować. Tyle czasu, ile mogą iść na zwolnienia, to im wystarczy. A później wrócą ze zwolnień i wyzdrowieją. No dobrze. Ty, Wąsik, ty też możesz chorować. Tak. Może teraz już zachoruj i daj sobie spokój z tym wszystkim, bo to jest może jakiś punkt. Chociaż ja nie wiem, czy Kamiński to może nie, ale
No może ty jeszcze masz jakieś szanse. Zobacz Janka mail, Janek ci powie, jak to wygląda i tutaj jakieś negocjacje może jeszcze są. Piński, małpa, potem mail.ch. Zawsze, my co prawda niewiele możemy, ale zawsze możemy powiedzieć, że Twoi koledzy są szybsi. ktoś się szczerze nawrócił, że ktoś chciał naprawić błędy, że przekazywał prawdziwe informacje o nieprawidłowościach, o przestępstwach popełnianych pod szyldem Wąsika i Kamińskiego. My oczywiście powiemy tylko i wyłącznie na żądanie takiej osoby, która będzie chciała, żeby zaświadczyć, że walczyła z reżimem jak mogła. Szanowni Państwo, do zobaczenia.